I dobra, jesteśmy już pod zamkiem w Krakenfeszte, to więc odbierzmy nagrodę. 2400 koron, spoko. Nie ma tu kolejnego zlecenia jak na razie. Czyli... setny dzień wybił, a faktycznie. Mamy tu duże miasto, Krakenland, być może tam będzie jakieś ciekawe zlecenie. Po jakim czasie będzie to złotoskaczki? To złotoskaczki automatycznie się dodaje codziennie. Okej, mamy tylko takie zadania. Nie, skoncentrujemy się tak naprawdę na ambicji. Czyli nie, kierujemy się do jakiegoś zamku, żeby zyskać zlecenie od możnych. Ale postawmy naszym ludziom kolejkę, tak żeby podtrzymać dobre, wysokie morale po tym ostatnim zwycięstwie. I gdzie mamy tu jakiś zamek? Himmelsbach to w sumie może być zlecenie. Nieraz z dwoma czaszkami są trudniejsze niż z trzema. Tak. Też się z tym spotkałem. A nie ma zleceń. No co jest? Kurde, przecież jest inwazja zielonoskórych. A dobra, jakieś kolejne zamki. Dobra, do Weissenstadu, powiedzmy. Może zahaczymy o to. Kiedyś natrafiliśmy na te ruiny. Twierdza krwawych pomiotów. Brzmi groźnie. Okej, czyli tam są... wiem co tu jest, tu są nekrosowanci, nie? Ignorujemy to. Nie chcę z nimi walczyć. Alpy? Nie chcę z Alpami też walczyć, bo właśnie oni jakiś czas temu wyszedł patch, który zmienił mechanikę Alpów. I zamiast generowania tych cieniów, one się tak teleportują i usypiają. To jest też upierdliwe. Nie lubię tego. Kurde, gdzie są zlecenia od możnych? Cholera. To dziwne. Tutaj są... Znaczy ta inwazja na pewno zmierza z zachodu, bo tu mamy tą, te nieznane, niecywilizowane tereny. Oj, widzę, że tutaj płonie obóz Drwali. Tam znajdziemy orki, podejrzewam. Zainwestuj w łuki, bo jeden ma krótki? Poważnie? Nie, mają myśliwskie łuki obydwa. Okej, okay, popojowisko. Dobra, wiecie co? Weźmy to zadanie, zobaczmy. Musimy zarabiać też. Trzy czaszki i tylko 1600 koron? Wytropienie skradzionego tomu. A weźmy to, tak dla treningu. Tak, tylko dla treningu. I zarobku. Okej, okay, czyli mamy tu złodziei. To nie będzie trudne. No, mamy kilku strzelców wyborowych, co jest troszkę niepokojące. Tak więc nawet chyba walka w lesie byłaby lepsza. Wtedy nie będą mogli do nas strzelać. No i troszkę wyeliminujemy element losowy. Chociaż kurde, chyba będą mogli do nas strzelać. No zobaczymy. Czekamy na ich ruchy. O, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, jest trzech kuszników. To mi się nie podoba. Hodor, czy dostrzelisz do kusznika? Tak. O, dobra. Czyli mamy kontrostrzał. O, jeszcze łucznik. To mi się nie podoba. Tych łupieżców to powinniśmy wyeliminować bez większych problemów, ale... dobra, Khadgar. Kolejny dobry strzał potrzebujemy. W tego kusznika, powiedzmy. Dobra.
Dobra, weźmy na razie kuszę. Niestety pudło. Czekamy. Niech się do nas zbliżą, wtedy dopiero ruszymy dalej do ataku. A, tylko właśnie przyjemko może ostrzelać z kuszy. I TM The Speed, tak, z bicza, może to pociągnąć. To żeby to miało efekt, musiałby trafić w nieosłoniętą twarz przeciwnika. Dobra. Właśnie to nienawidzę kusz. Te jeszcze nie są złe, ale no są jeszcze gorsze te arbalesty się chyba nazywają. Ale dobra, mamy bardzo dobrych łuczników. Ale nie, musimy ruszyć do ataku, bo oni jednak mają dość dobry ostrzał. Khadgar. O, dobra, świetnie. Zostało im tylko dwóch strzelców. Spoko. Czy nie lepiej zaczynać bitwę z kuszami w rękach? Być może. Dobra, łuki oberwał dość paskudnie, tak więc wyślijmy go na lepszą pozycję na tym niewielkim pagórku. Spocimir, czekaj. I Gawron może zaatakować stąd. Niestety unik. Dobra, Nimury Furutę wysyłamy tu na flankę. A Przyjemko... Wiecie co? Dobra, niech jeszcze jeden strzał z kuszy odda. A nie, bo tu ten krzak będzie go chronił tak czy inaczej. Dobra, pika. Na razie niech spuści psa. Okej, czyli w tym... Tutaj sytuacja jest pod kontrolą. Wyślijmy Cacera do gnębienia ich łucznika. Tak, tu sobie poradzimy z łatwością. Ale tak, z tego co widzę, bicz jedynie dobry, jeżeli nie ma pancerza. Inaczej nie ma za bardzo sensu go używać. Nie zapomnij o... O! O kurde. Dobra. Dobra, Likon pika. I spuść psa. O, dobra. O, co za mądre zwierzę. Dokładnie o to chodziło. Czyli skontrowany kusznik. Świetnie. Okej, sytuacja pod kontrolą, za chwilę ich kompletnie powinniśmy zmiażdżyć. O, świetnie, Berserker, Spocimir. Dwa ataki, kompletnie demoralizuje wroga. To mi się podoba. Cacer także może tutaj zająć się kusznikiem. A CMD Speeda wyśli, wycofajmy, bo jest w ciężkim stanie w tej chwili. Czy tu się przedrę? Nie. Dobijmy tego. Czyli prawdopodobnie zaczną się wycofywać już niedługo. Dobra, strzelajmy do tego łucznika. Po raz kolejny. Pudło. Co teraz? O! Świetnie, Khadgar. A, mamy snajperów. Mamy już na tym etapie prawdziwych snajperów.
Dobra, łuki na razie czekaj, bo już troszkę oberwałeś. Ale dobra, tego wyeliminujemy bez większych problemów. Dobra, ser trasza wyślijmy gdzieś tu. Okej. Okay. Ten nie ucieknie, tylko... A, właśnie. Dobra, kończymy tą bitwę, dobijmy tych złodziei. I zgarnijmy kasę i szukajmy zlecenia na zielonoskórych. Czyli nie będzie, nikt nie przetrwa tego i nikt nie ucieknie. Najprawdopodobniej. Okej, czyli tylko został ten jeden. Czy Ser Trash go dobije? Tak. Dobra. Kolejna wygrana. Tu nic ciekawego chyba nie widzę. No jeden nie straciliśmy psy, no ale trudno się mówi. Dobra. 1700 koron. Wpadnie, czyli spoko. I kolejny poziom ma łuki. Okay. Czyli dajmy mu atak, obronę i maksymalne zmęczenie. A jako perka kolosa. O, kolejny poziom ma także Khadgar, nasz snajper. Czyli oczywiście atak dystansowy, maksymalne zmęczenie. I inicjatywa być może? Może być przydatnym w przypadku... Łucznika. A, zwłaszcza, że daliśmy mu Overwhelm. Czyli tak, inicjatywa tu jest bardzo ważna. Bo każdy atak, niezależnie czy trafi, czy nie, redukuje obronę. A nie, redukuje atak wroga o 10% do końca rundy. A ponieważ ma wysoką inicjatywę, no to wtedy możemy faktycznie z tego skorzystać. Teraz pytanie, co dalej, bo to byłoby dobre. Nasi łucznicy nie będą ciężko opancerzeni. A to redukuje obrażenia jeszcze bardziej. Tylko kara do maksymalnego zmęczenia nie może być wyższa niż 15. Tu mamy 8 i tu mamy 4, czyli to może być. Ale chociaż łowca głów i berserker też byłoby dobra. Hmm. 15% większe szanse na trafienie w głowę. Weźmy to, to zwiększy szanse przetrwania. O, jedzenie, widzę, że tak się skończyło. Szybko uzupełnijmy nasze zapasy. I narzędzia. Dobra. Nie ma tu żadnych zleceń? Dobra, ruszamy dalej. No właśnie tak myślałem, że ten łowca głów może być dobry dla snajpera, no ale dobra, mniejsza z tym. Wracamy do Torvaborgu. Bo tutaj na południu jednak nie ma zbyt dużo ciekawych zleceń, jak na razie. Daj task CMD Speedowi. A, racja. I faktycznie, chyba dobrze by było, żeby nasi pikinierzy też mieli domyślnie kusze. Wtedy będą one załadowane na początku bitwy. Barbarzyńcy, nie zaprzątamy sobie na razie tym głowy. Zobaczmy, czy tu będzie zlecenie na orków. O! Czegoś takiego szukaliśmy, zobaczmy. O, zielonoskórzy. Czyli to jest spore wyzwanie. To jest zadanie z trzema czaszkami, najtrudniejsze. I celem jest pokonanie zielonoskórych.
Okej, zapłata nie jest jakaś kosmiczna, to jest 2,5 tysiąca koron, ale weźmy to, ponieważ to przybliży nasz cel odparcia tej zielonej inwazji. A, to samo, czyli maruderzy w pobliżu Filzmos, okej. Kupmy od razu, jak tu jesteśmy, troszkę więcej narzędzi i troszkę jedzenia. Kurde, może kupimy też ten miecz. Serdaszowi. A, nie ma go tu już? Chyba go już nie ma. Nie. Bo Sertrasz ma ten. Nie, nie ma, okej. Okay. Sprzedaj złom? A, spokojnie, na razie... Na razie mamy jeszcze miejsce. Dobra, ruszamy do Filzmos. To może być już dużo, dużo groźniejsza potyczka z orkami. Bądź z goblinami, tego nie wiem. No, zobaczymy. A, i... A, mamy jeszcze tego jednego psa, tak więc dajmy go jednemu z naszych pikinierów. Te zwierzęta są dość przydatne. No i zobaczymy. Ostatnio były to gobliny. Okej, mnóstwo śladów. Horda zielonoskórych. Co my tu mamy? Nieco orków i wilczych jeźdźców. Tego jeszcze nie było chyba. A, tylko ja wolałbym chyba za dnia ich zaatakować. A nie, chwila. Oni są z zadania? Mieliby chyba ten talar, nie? Tak mi się wydaje. Ale dobra, zaatakujmy ich tak czy inaczej. Wydaje mi się, że to nie powinno być wielkim problemem, żeby ich pokonać. Dobra, jest noc. Ograniczone pole widzenia, tak więc nie wiemy, gdzie oni w tej chwili są. Czekamy na ich ruchy. I mamy wilczych jeźdźców, którzy... Okej. Myślałem, że będą nas flankowali, ale to jest frontalny atak. Bardzo pewni siebie. Na razie czekamy. Dobra, chyba pika będzie lepsza jednak. Na razie nie spuszczamy psa. Wydaje mi się, że nie będzie to potrzebne w tej potyczce. Okej, wciąż mamy tutaj niewykrytych wrogów. Slavetti, wielkie dzięki za suba. Dzięki. Aha, ale to już będą orki. Mogłem strzelić raz i użyć piki? Okej. Dobra. Wilczy jeźdźcy są o tyle niebezpieczni, że tutaj te wargi i gobliny funkcjonują osobno. Czyli to są w sumie trzy ataki. Czy cztery nawet. Zarówno warga, jak i jeźdźca. Tak, może też dojść do takiej sytuacji jak tutaj, czyli zabiliśmy wilka i zostaje nam goblin. Może być też odwrotnie, zabijemy goblina i zostanie sam wilk. Tutaj się tego obawiam, że on ma lepszą pozycję. Tak, nie chcę MDSP, podniesie profilaktycznie tarczy. Ale dobra, Sertrasz ubija to zwierzę. I kolejny atak. Miażdży goblina, to mi się podoba. Okej, dobre trafienie. A, Likon już wykonał ruch. Dobra, Ksebisuks. I co oni na to? Zobaczmy. Okej, próbują się wycofywać. Tak, to są harcownicy, czyli oni mogą odstąpić od walki, mają tą zdolność lekkich stóp. Mhm.
tarczy. Ale mamy dobre pancerze, które trzymają. Się tego nie obawiam. Tutaj chyba dobrze by było wyeliminować goblina, bo on ma lepszą pozycję. Przyjemko, czekaj na razie. A tu ostrzał. Dobra, kolejny goblin zabity. Na razie nie spuszczamy psów. Dobra, tutaj chciałbym ich zachęcić do tego, żeby zeszli z tych wzgórz. O, bardzo dobrze. Kolejny wilk ubity. I Sir Trash, uderzenie z nad głowy. O, świetnie, ork zdemoralizowany. Kogo my tu mamy jeszcze? Przyjemka. Który demoralizuje tym atakiem kolejnego orka. Sytuacja pod kontrolą, powinniśmy ich tu... A, chociaż... Dyspit nie wygląda zbyt zdrowo w tej chwili. Ten ork może go zabić, niestety. Nie, dobra, nie mówmy hop. Nie lekceważmy przeciwnika. Dobra, skupmy się na tym. A, teraz atakuje. A, unik. I okej, okay, paruje tarczą, spoko. Niech Khadgar też tu pomoże. Unieś tarczę, tak, oczywiście. Za chwilę to zrobimy. Spycimir, pomóż tutaj. O, świetnie, goblin zabity. Okej, okay, Gawron kolejny zbiera tu krwawe żniwo swoim wielkim toporem. Nie no, sytuacja już jest już pod kontrolą. Ale tak, nie chcę im despit, uniesie tarczę na pewno. Okej, okay, ten ork już mu nie zagrozi, ponieważ się wycofuje. Sir Trash tutaj do góry, na wzgórze i uderzenie z nad głowy. O, masakra. Masakra. Przecina orka w pół. Miażdży też warga. Reszta zielonoskórych panicznie rzuca się do ucieczki. A, czyli został tylko ten ork. O, dobra, już mnie nie ma. Czyli jedynie ten goblin. A, nie no, moi drodzy, masakra. Zmasakrowaliśmy ich, tylko ponieważ to zadanie było dość trudne, to wydaje mi się, że na tym nie koniec. Czy ktoś ma nie, na tym nie koniec. Nawet nie wiem, czy oni byli z zadania, bo wydaje mi się, że powinni mieć tę ikonę Talara. Ale dobra, Likon ma kolejny poziom. Dajmy atak wręcz, atak dystansowy, bo ma też tarczę. I maksymalne zmęczenie. Co do perka. Dobre pytanie. Może Overwhelm jednak, bo oni mają dość dobrą inicjatywę ogólnie. Nie mają tak ciężkich pancerzy. Dajmy to Overwhelm. Bo to jest dobre, bo nawet jeżeli nie trafi, to jest niezłe. Okej, okay, kolejny poziom ma także Nimura Fruta. Atak, obrona, maksymalne zmęczenie. I Brownie. Brownie oczywiście. Kolejny poziom ma także łuki, atak, maksymalne zmęczenie i punkty życia, bo tu losowanie nie było do końca dobre. Weźmy także utalentowany, atak, obrona, maksymalne zmęczenie. Dobra. A, dopiero teraz znajdujemy jakieś pozostałości po tych orkach, które faktycznie mamy pokonać. Czyli czekamy. Gdzieś tu będą maruderzy. Pełno śladów, no ale... A co mamy tutaj? A, CM The Speed, który odniósł te rany. A, rana została zainfekowana, niedobrze. Niedobrze, chyba wyślemy go do rezerwy, CM The Speeda. Pozobaczmy, to było przybita dłoń, która była dość kiepska. Redukcja ataku o 20%. Ale nie, 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 nie.
Z tą infekcją on się nie nadaje do walki. Musimy go wycofać. Dobra, mamy... O, mordę, gobliny. Czyli znowu walka z łucznikami, niestety, i harcownikami. Oby początek nie był tak jak w poprzedniej potyczce, kiedy zastrzelili nam jednego z naszych kompanów. A, zobaczymy. O, dobra. Okej, to nie jest dobry początek. Dobra. Okej, nie jest dobry początek. Kurde, kusi mnie... A, dobra, chyba wycofamy Łukiego od razu. Na start. Dlatego nienawidzę walczyć z goblinami. Unoś tarczę, no ale... To nie ma... To się mija z celem, bo... Oni mają wyższą inicjatywę i zaczęli tą bitwę. A potem szkoda unoszenia tarczy, lepiej skupić się na jak najszybszym zabiciu. Wroga, przeważnie. Dobra, Khadgar? Masz snajper? Dobra, jeden strzał. Z przycelowaniem. Dobry strzał. Okay. Likon, czekaj. A tu ruszamy do ataku. Musimy skrócić dystans. Możliwie szybko. Hodor. Spróbuj dobić tego łucznika. Niestety. Niestety. Pudłok Sebisuk, zneutralizuj tego goblińskiego harcownika. Spycimir będzie mógł tutaj zaatakować. Piką. A przyjemko tutaj. Teraz tak, chcę uniemożliwić im prowadzenie ostrzału, czyli wysyłamy... Dobra, wysyłamy Gawrona tu, a tu skierujemy Sertrasza, bo Sertrasz jest twardą sztuką i naprawdę trudno go powalić. Czyli może być nawet częściowo otoczony, to nie będzie koniec świata, a nie będą mogli użyć broni miotanej. Łukiego, wiecie co, moi drodzy, wycofujemy. Dobra, skierujmy tutaj też Likona i spuścimy psa. Czy są jacyś przeciwnicy, których nie lubię bardziej niż goblinów? Wiedźmy. Wiedźmy są najgorsze. Wiedźmy są strasznie upierdliwe. Okej, sytuacja pod kontrolą. Troszkę upierdliwe są te sieci. Wtedy też mogą łatwo odstąpić od zwarcia, ale dobra. Jedziemy dalej. Łucznicy. Niestety pudło. Być może Khadgar będzie miał więcej szczęścia. Tak, okej, jednego łucznika mniej. Spoko. Sebisuk zrzuca sieć, ale niestety nie trafia. Ale trafia przyjemko. Dobra, Nimura Furuta. Jedyne co zrobiliśmy, to się uwolniliśmy. Spycimir dobija goblina, spoko. No Gawron, liczymy na celne uderzenie tym toporem. I takie też mamy. Czyli neutralizujemy kolejnego łucznika. I kolejnego goblina. Okej, okay, Likon ma troszkę więcej energii, niech oswobodzi Sertrasza. O, i Sertrasz... Dwóch łuczników się ustawiło w rządku. W sam raz na uderzenie z nadgłowy. Sacer także się ratuje. Ola, Sertrasz, liczymy tutaj na dobre, celne uderzenie mieczem. Okej, okay, jednego mniej, spoko. I może zneutralizować kolejnego. Dobra, tracimy psa niestety. Zło konieczne. Ale sytuacja pod kontrolą. Ostatni łucznik, ten łucznik prawdopodobnie ucieknie. Tak mi się wydaje, no ale zobaczymy. Dobra, łucznicy nie mają już zasięgu, nie odegrają już chyba roli. Okej, jednego mniej.
Dobra, to już po nich. A może tam dobieg... dobra, niech Gawron poczeka, być może nawet nie pozwolimy temu na ucieczkę. Aha, tu już nie zaatakujemy, okej. Okay. Dobra, jednego mniej. I teraz Gawrona możemy wysłać tu. Ten ucieka. Ale nie ucieknie. I zostaje tylko ten. To się czyta Luki, a nie Łuki. Co? Dobra, ostatni zabity. Mamy kolejne poziomy. No, jeżeli chodzi o łupy. O, chwila. O, mamy zdobyczną goblińską truciznę. Może być przydatne. A, to może być przydatne. Damy to chyba naszym łucznikom? O, okej, to było zadanie najwyraźniej. O, dobra. Nie było zbyt trudne, tak szczerze mówiąc. Teraz pytanie, czy jak się używa tej trucizny? Czy to przed bitwą muszę nasmarować? A, to się przed bitwą chyba używa, okej. Czyli na razie tego nie robimy. W trakcie bitwy się można używać? Tak, tylko minus jest taki, że nasi łucznicy nie mają miejsca. Bo ja daję im dwa kołczany. Jeżeli wystrzelają strzały z jednego, to mają rezerwowy. Ale dobra, mamy 2060 koron. Nie ma tu zleceń, ale mamy sporo gotówki, którą będę chyba odkładał na broń dla Sertrasza. Ale dobra, pójdźmy do Wardestedt, być może tam będzie zlecenie. Wciąż delikatnie wygrywamy, jeżeli chodzi o nasze zmaganie z goblińsko-orkijską inwazją. Nie ma tu zbyt ciekawych zleceń. Dobra, weźmy jakieś takie, które nas przemieści stąd po prostu. To nie. O, eskorta karawany. Dokładnie. 1700 koron, to jest nieźle. Tylko 3 dni. Dobra, weźmy to. Zobacz łuki po goblinach. Okej, okay, porównajmy to. Z myśliwskim łukiem. 40-60 obrażenia, 25-40. Nie, te są lepsze. Czy mają lepszy, chyba że mają lepszy zasięg? Nie, nie mają. Nie, nie. Goblińskie łuki są gorsze niż te, które mamy w tej chwili. Co sądzę o Dwarf Fortress? No fajne, tylko... Nieprzystępny interfejs i brak grafiki. Troszkę ogranicza potencjał, jaki ma ta gra. Z tym, że z tego, co się orientuję, to pracują nad właśnie taką bardziej dostępną wersją na Steamie z grafiką. To my zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, gobliny, ale uciekają przed nami. Być może słyszały o tych ostatnich porażkach z rąk naszej kompanii. Kusznikom daj goblińskie łuki? Nie, bo ja kusznikom zacząłem dawać specjalizację w kuszach. Rozdaj poziomy, są jakieś? Okej, zobaczmy. Cacer, poziom 8, spoko. Atak, obrona, maksymalne zmęczenie. I co do perka... Dobra, ma już Battleforged.
Underdog, underdog, ponieważ on na flance będzie otoczony wielokrotnie. A to zlikwiduje karę do uników za to, że jest otoczony. Cien de Speed nam się podleczył, spoko. I Spycimir. Aż chorąży i sierżant zarazem ma poziom 9. Czyli dajmy morale oczywiście. Maksymalne zmęczenie i biorąc pod uwagę te losowania dajmy obronę dystansową. Co do perka? Dobre pytanie. A, to Killing Frenzy chyba jest dość dobre, bo on naprawdę masakruje. Zabił wielu, wielu przeciwników. Zabił 65, biorąc udział w 52 bitwach, czyli to jest dość dobry wynik. Może łowca głów? Może... Crippling Strikes? Albo ten Overwhelm, bo on wciąż ma... A nie, chociaż nie ma zbyt dobrej inicjatywy. Ale dobra, mniejsza z tym. Na flance daj włócznikom regenerację zmęczenia. No, w sumie. Na razie są chyba jednak lepsze zdolności, ale racja. Okej, okay, ktoś chce spędzić noc w towarzystwie naszych kompanów, opowiada jakieś historie, nie będę tego tłumaczył. Skupmy się na rozgrywce. Czy mogę to odwiedzić? Nie. O, ale tu mamy już cel naszej eskorty, zamek w Furtburgu, w którym miejmy nadzieję otrzymamy jakieś ciekawe zlecenie. 1700 koron. Czy mamy tu zbroj mistrza? Mamy. Być może zakupy. Być może jakiś miecz dla Sir Trasha nowy. Ten jest bardzo dobry, ale to jest jednoręczny. O, chwila. O, jest Greatsword. Dobra, 4000 koron. Mamy 8000. Kupujemy to. Czas na upgrade. Dobra, Sir Trash. Czyli mamy ten długi miecz, który jest dość dobry, ale zobaczmy konkretnie jaka jest różnica. No i chyba sprzedamy też troszkę tego złomu. A tak, bo prawie zapełniony ekwipunek. Czyli obrażenia są wyższe. Znacząco. Taka sama penetracja zbroi. Ten miecz ma lepsze, większe obrażenia tarczą. I minimalnie buduje troszkę więcej zmęczenia, czyli to jest to samo, tylko czy ma inne ataki? Czy mamy tu z nadgłowy? Znaczy zwykłe uderzenie z nadgłowy i cięcie? Nie, identyczne. Dobra, czyli to jest po prostu upgrade. To jest po prostu lepsza broń. Dobra, sprzedajmy złom, którego nam się tutaj dość sporo zbierało. Tych bełtów nie potrzebujemy, ani kołczanów. O, tylko pytanie, czy nasi ludzie mają pikinierzy, czy mają te gorsze kusze? Nie, mają dobre. Czyli to możemy sprzedać. To też możemy w sumie sprzedać. I cały ten ekwipunek zdobyty na goblinach. Dobra, na razie to może zostać. Psy, tu... A, można kupić, faktycznie, kupmy. Pytanie, czy chcę kupować aż tyle tych psów. Kupmy dwa opancerzone, powiedzmy. I... Dobra, kupmy troszkę tych psów do rezerwy. Są przydatne jednak, są, kurde, przydatne. Dobra. Mamy też zlecenie od możnych, którym... Właśnie pytanie, co to będzie? Zielonoskórzy, dobra. O, ale to będzie trudne. To są dwie czaszki, ale wysokość zapłaty, prawie 5000 koron, mówi,
prawie 5000 koron. Mówi mi, że to będzie trudne. O! Mamy tu wodza orkijskiego, czyli musimy zniszczyć jego chówce w pobliżu jego obozu, tak żeby go wyciągnąć stamtąd i zabić. To o, wygląda ciekawie, weźmy to. Możemy potrzebować, to będzie chyba skomplikowane zadanie, kupmy troszkę więcej jedzenia i troszkę narzędzi. Amunicja jest, reszta jest, ok. Dobra. Gdzie to jest? A, czyli musimy zniszczyć jakichkolwiek zielonoskórych, żeby... Okej. Okej, czyli musimy zniszczyć, zabić, polować na zielonoskórych, tak żeby sprowokować tego wodza orków do ataku. Dobra. Tutaj chyba mijaliśmy gobliny, z tego co pamiętam. To więc skierujmy się tutaj. Mogę kupić lepszą zbroję? Wiem, ale ja wolę zostawić w rezerwie troszkę koron. Dobra, czyli polujemy na grubą rybę tym razem. Bandyci, nie będziemy tracili czasu. Okej, natrafiliśmy na... A, zniszczony obóz zielonoskóry z jakimś zabitym goblinem. O! Dobra, Hodor mówi, że... gobliny mogą być niedaleko. Czyli drepczemy po piętach jakimś goblinom. Okej, natrafiamy na kartografa i handlarza. O, o cholera. Nassenfeld zostało zniszczone przez zielonoskórych. O, czyli... Czyli może jednak to zielonoskórzy lekko wygrywają? Gdzie było Nassenfeld? A, tu chyba. Okej, to chyba musimy skierować się tu. Tam chyba znajdziemy to, czego szukamy. Okej. Gra w karty się źle potoczyła i doprowadziła do konfliktu pomiędzy Łukim a Hodorem. Dobra. Czyli niestety Hodor jest troszkę ubity, podobnie jak Łuki. Hodor ma pęknięte żebra. Niedobrze. Statkiem... A, kurde, w sumie racja. Statkiem będzie szybciej. Racja, racja. Ruszamy na północ. To się czyta Luki, a nie Łuki. Aha. Luki, jakoś tak dziwnie. No, ale dobra. Dobra, Krakenland jest niedaleko. Tego tu się orientuję. Krakenland też ma problemy z orkami. Tak, tu jest to zniszczone. Ale zróbmy niewielki patrol tędy, bo coś mi się wydaje, że tu mogą być, że tu możemy natrafić na zielonoskórych. To jest bardzo odizolowane w pobliżu tej Terry Incognity. I mamy goblinów, dobra. Kilku łuczników, wielu wilczych jeźdźców. Dobra. Musimy sprowokować tego wodza do ataku. Więc zacznijmy tutaj. Okej, dobra, no zobaczymy. Tutaj, no mają przewagę mobilności miażdżącą nad nami, no ale zobaczymy. Okej, zajmują dość dobre pozycje ich łucznicy. A wilczy jeźdźcy będą flankować tym razem, z tego co widzę. Tak, to nie będzie bezmyślna szarża. Tylko będą nas nękać. Spróbują otoczyć. Tak, no jak widzicie, kompletnie inne zachowanie zielonoskórych w tej bitwie. Ale dobra, możemy strzelać do ich łuczników, tylko te pozycje są dość kiepskie. Ja się być może nawet troszkę cofnę i wykorzystam. Chociaż.
Dobra, Hodor niech wejdzie na troszkę wyższą pozycję. I odda jakiś... Nie, nie może oddać strzału, okej. Khadgar ma lepszą pozycję. Skupmy się na łucznikach być może na początek. I dobry początek. Bardzo dobry początek. Likon niech czeka tutaj. Nimura for... Tu czekamy, trzymamy formację na razie, ale wykorzystamy też teren. Tak, i Xebisuksa skierujmy tu. On będzie w stanie się obronić. A troszkę utrudni przeciwnikom flankowanie. Tutaj analogicznie Cacera wyślijmy tu. A Ser Trasha, wiecie co? Na tyły. Bo coś mi się wydaje, że oni będą chcieli nas otoczyć i zaatakować z tyłu. Reszta niech czeka. Aha, Hodor jeszcze może oddać strzał, ale nie ma nikogo w zasięgu. Okej. No dobra, zaczynają atakować. Okej. Na razie z psami czekam. Dobra, czy możemy ostrzelać łuczników wroga? Tego nie, ale tego tak. Być może kolejne trafienie? Tak! I zabity! Bardzo, bardzo dobrze. Zabijamy także warga i goblina. Spycimir tu no, masakruje. Masakruje dosłownie nasz chorąży. A Przyjemko oberwał już dość paskudnie. Wiecie co? Przyjemko niech spuści psa, który miejmy nadzieję zaatakuje tego łucznika. Zobaczymy. A nie, gdzie? Kurde. Dobra, Hodor. Pudło. Okej. Kolejny bark zabity. Luki. Tu czekaj na razie. A Cacer. Przyatakuj tego. Tu jest wciąż dwóch, tak więc niech Ser Trasha na razie tu siedzi. Nawet niech zajmie tą pozycję. A, i na południu też jest jeszcze jeden. No, z tyłu chcą nas okrążyć. Dobra, skupmy się na tym łuczniku. I świetnie, mamy trafienie. Okej, to jest troszkę niebezpieczne dla Przyjemka w tej chwili. Dobra, Khadgar niech się zbliży, bo chcemy ostrzelać tego goblina na pewno. Nie jest w zasięgu cały czas. Dobra, niech się ustawi tutaj. Okej, świetnie. Gdzie co, spuśćmy kolejnego psa. Okej, to ciekawe. Ale to nam nie pomaga tak naprawdę. Wiecie co, wyślijmy tam Ser Trasha. Tam, gdzie pobiegł pies. O, to był błąd. Na jego pozycję natychmiast wjechał wilczy jeździec. Ale sytuacja pod kontrolą. Mamy tylko 6 przeciwników.
Miejmy nadzieję, że szybko powalimy tego łucznika. Niestety pudło. Dobra, wiecie co, ścigajmy, napierajmy na tego łucznika, tak żeby nie strzelał do naszych ludzi. Okej, jednego mniej. Tu jest troszkę niebezpiecznie. Asertrasz. Dobra, niech idzie tu. O, pies zagryzł zarówno wilka, jak i goblina. Ciekawe. Okej, ten będzie uciekał. A być może ser troszkę dogoni. Ten też, widzę, zdemoralizowany. Ale zabity. Zastrzelony przez naszych snajperów. Świetnie. Dobra, czyli ta poteczka jest praktycznie wygrana. Tylko pytanie, czy sprowokujemy tego wodza zielonoskórych do ataku. To się wkrótce okaże. Okej, czyli zostało dwóch. Jeden. Być może ser Trash go dobije. Dobra, żeby tak... Albo dobra, nie przedłużajmy tego. Dobra, wygrana. Potyczka wygrana. Senfkieps mówi, żeby dawać więcej tarcz migdałowatych. A w sumie racja. Dobrze, zwłaszcza przed walką z goblińskimi łucznikami, faktycznie. To było dobre. Okej, czyli zapewne w tej chwili... O, właśnie. A właśnie, wypuściliśmy tego ostatniego wilczego jeźdźca, żeby przekazał opowieści o Ser Trashu i jego straszliwej kompanii najemników. Tak, swym szefom. Właśnie o to chodzi. Pozwoliliśmy uciec jednemu goblinowi, żeby rozsiewał propagandę. Dobra, ale to już za tydzień, moi drodzy, bo mamy niemal godzinę 21.